włącz tę latarkę. Dobra. Dobra, szefie. Jasne. Widziałem już takie widzianko. Robiłeś wcześniej dla Raisa, co? My? Właściwie to nie wiem. Nie mówili. Dopiero się przyłączyłem. Nie kłam, palancie. Co wy tu dupki do cholery robicie? Nie wiem. Nie wiem. Zdajesz sobie sprawę, że twoje życie wisi na włosku. Okej, powiem. Ale wiem tylko, że szef miał plan. Zatruć ujęcie wody i okraść ich wszystkich. Przynieśliśmy kilka trupów. Wrzuciliśmy do wody. Jezu, ale z was popoprańcy. Kto jest szefem? Gdzie go znajdę? Nie wiem. Mówiłem, dopiero się przyłączyłem. Nie chciałem tego, przysięgam. Tak? Tylko wykonywałeś polecenia, co? Zobaczymy, co Jazir na to powie. Jemu będziesz sprzedawać swoje wymówki. Przewodniczu, nie rób tego, zlinczują mnie! Nie chcę umierać! Nie tak! Jazir, jestem w pompowni. Przyślij tu więcej ludzi, migiem. I nie pozwól nikomu pić wody. Co się stało? Kilku bandziorów wrzuciło do zbiornika zwłoki. Trzeba je wyłowić i poczekać, aż woda będzie się nadawać do picia, jasne? Jasne. Dzięki. Zajmiemy się tym jak najszybciej.
Znalazłeś? Doskonale. Cała przyjemność po mojej stronie, jak zwykle. Co teraz? Teraz daj nam pracować. W spokoju. Pa! Ale nie pozwól, żeby błyskotki odwróciły twoją uwagę. Pewnie jeszcze nam się przydasz. Zapraszamy Cię na premierę naszego sekretnego projektu. Ale musisz przyjść szybko. Wszyscy widzieliśmy, że matka przyjęła cię w szeregi posłusznych, więc my też przyjmujemy cię do naszej społeczności. Jesteś teraz mile widziany wśród dzieci słońca. Dzięki, Jazir. Utknąłem tu
i mam ze sobą dwójkę dzieci. Czy ktoś mnie słyszy? Pomocy! Proszę! Utknąłem tutaj z dwojgiem dzieci! Nie przetrwamy bez pomocy! Jesteśmy w niebezpieczeństwie! Pomocy! Proszę! Ktokolwiek nas słyszy! Potrzebowaliście, tak? Dzięki! A teraz przygotuj swój wątły umysł, Crane. Zaraz poznasz nasz plan. I mózg ci się zagotuje. Dobra, chłopaki, mówcie. Bądź gotów? Na objawienie. Zrobiliśmy wagon rakietowy. Loko rakietę. Turbopociąg. Odrzutowy pojazd szynowy. Mamy trzy miejsca. Przebijemy się przez barykadę w tunelu. Na drugą stronę. I zabieramy cię ze sobą. Chcecie użyć pociągu. Jako tarana. I jednocześnie siedząc w środku, serio? Perfekcyjny plan! Daj spokój, Fatin. Mówiłem ci, że nie zdoła objąć umysłem naszego geniuszu. No jasne. Co może pójść nie tak? Ach,
Spójrz na nasze dzieło, małpiszonie, i zapłacz, ponieważ nie będziesz miał kolejnej szansy. Tak właśnie, nie będziesz. Wiem o tym, ponieważ nie macie szans na przeżycie. Człowieku małej wiary. I o małym rozumku. Trzymaj, to narzędzie deszyfrujące. Nam się już nie przyda. Dzięki lokalizatorowi możesz znaleźć skrzynie, które wyrzucaliśmy z samolotu. A tym ustrojstwem nawet taki tłumok jak ty da radę je otworzyć. W środku znajdziesz niezbite dowody naszego geniuszu. Jeśli zdołasz je pojąć, co jest wątpliwe. Bywaj, Crane! I pamiętaj, kiedy pada, pod dachem nadal jest sucho. Gotów, Tolga? 3, 2, 1! Zapłon! Kurde. Fatin! Tolga! Odbiór! Wszystko dobrze? Hej! Jezu... Spoczywajcie w pokoju, chłopaki.